Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, jak wziąć udział w nadchodzącym turnieju Galaxy Cup, ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak zawsze zachęcam was do zostawienia suba z dzwonem, do łapki w górę i do wspierania mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Na was to tylko kilka kliknięć, a to naprawdę dużo pomaga. Jakiś czas temu została rzucona informacja o tym, że będzie turniej dla posiadaczy telefonów Galaxy i miałby to być turniej tylko dla ludzi, którzy mają skina Galaxy w swojej szafce. Ostatnio została podana informacja, że ten turniej będzie dostępny tak naprawdę dla każdego, kto ma telefon z systemem Android i na którym pójdzie mu Fortnite. Ważne jest to, żeby telefon obsługiwał minimum 60 klatek na sekundę, najlepiej więcej, na przykład 90, ale jeśli wasz telefon spokojnie gdzieś tam wyciągnie te 60 lub nawet troszkę mniej, no to spokojnie możecie zagrać. I jedynym minusem jest to, że jeśli macie iPhone'a, który nawet obsłuży 60 lub więcej FPS-ów, no to nie jesteście w stanie zagrać. To jest turniej dla posiadaczy Androida i telefonów właśnie z Androidem. Jeśli chodzi o wzięcie udziału, no to trzeba mieć minimum 13 lat skończone, trzeba mieć poziom konta 15 i trzeba mieć włączone dwuetapowe uwierzytelnianie. Jeśli tego nie macie, no to jakiś czas temu zrobiłem film o tym, jak włączyć sobie 2L. Link będzie oczywiście w opisie. Jeśli chodzi o datę, to jest 25 i 26 lipca, czyli nadchodzący weekend. I każdego dnia turniej będzie trwał 3 godziny, w których będzie do zagrania 10 meczów. I żeby zdobyć żeński skin Galaxy, no to trzeba zająć jakieś tam miejsce, w zależności od tego, w jakim regionie będziemy grali. Jeśli chodzi o Europę, to jest to miejsce poniżej 10 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o inne regiony, no to tutaj macie wyświetlone, to już nie będę tego gdzieś tam wymieniał, bo pewnie każdy gra tutaj na Europie. Natomiast jeśli nie uda wam się zdobyć takiego miejsca i będziecie troszkę niżej w tabeli, no to jeśli zdobędziecie minimum 5 punktów, czyli rozegracie 5 meczy nawet bez zabijania nikogo i bez punktacji, no to już dostajecie malowanie Galaxy do broni. Natomiast jeśli nie macie ani telefonu z Androidem, ani nie uda wam się gdzieś tam zdobyć jakiegoś miejsca i nie będziecie mieli kiedy zagrać, no to nie ma co się martwić, bo jakiś czas po turnieju te przedmioty będą dostępne w sklepie, więc będzie można sobie po prostu za V-Bucksy gdzieś tam kupić. No i chyba największym minusem, jeśli chodzi o ten turniej, jest to, że każdy praktycznie gra na komputerze czy tam konsoli, a żeby wziąć udział w tym turnieju, no to trzeba grać na telefonie, więc jeśli jeszcze nie macie ściągniętego Fortnite'a na swój telefon z Androidem, no to polecam to szybko zrobić ze sklepu Play ze sklepu Galaxy i zacząć trenować. Ja sobie właśnie się ściągnąłem, będę coś tam próbował grać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Napiszcie w komentarzu, czy macie już Fortnite na telefonie, czy będziecie brali udział w tym turnieju i z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zajmiecie wysokie miejsce na tym turnieju. Jeśli wam się wszystko podobało, to tak jak zawsze zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej, cześć, pa!